Kurczaczki, tutaj Holly Hawks. Ja jestem Missy, a to jest Raya. Dzisiaj chcemy pokazać Wam, jak zorganizować sobie maraton Harry'ego Pottera. Jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszamy do oglądania. Tylko my jesteśmy wielkimi fankami Harry'ego Pottera, więc bardzo nam zależało, żeby właśnie zrobić sobie taki maraton, gdzie totalnie możemy się wczuć w tą atmosferę. Postanowiłyśmy się do tego jak najlepiej przygotować, żeby było magicznie. Zrobiłyśmy dużo dekoracji, jedzonka i chcemy się tym z Wami podzielić. Podzieliłyśmy sobie oglądanie na kilka dni, bo nie miałyśmy czasu, żeby spędzić całe dnie w łóżku i oglądać filmy. Żeby nam było łatwiej to wszystko ogarnąć, zrobiłyśmy sobie podział na trzy części, czyli dekoracje mieszkania, stołu oraz jedzenie. Podzieliłyśmy się obowiązkami, ja zajęłam się jedzonkiem, Missy zajęła się dekoracjami mieszkania i wspólnie udekorowałyśmy stół. Zacznijmy od dekoracji mieszkania. To jest najważniejsze, żeby mieć super klimat i żeby fajnie się czuć. Naszą ulubioną dekoracją z tych, które przygotowałyśmy, są zdecydowanie listy z Hogwartu. Powiesiłyśmy sobie na szafce i one z niej zwisają. Bardzo fajny daje to efekt. Następną dekoracją są zwisające świeczki. Kupiłyśmy taki zestaw świeczuszek na baterie i dookoła nich przykleiłyśmy kartki. Na przejściu do kuchni i fajnie sobie zwisają. Fajnie zrobić sobie też taki kącik z Gretka. Wydrukowałyśmy jego zdjęcie i nad nim powiesiłyśmy kilka skarpetek. Co do reszty dekoracji, no to wiadomo, że musiałyś tam znaleźć herby poszczególnych domów z Hogwartu. Bardzo ciekawie wyglądają też na ścianie wydrukowane i powieszone zdjęcia z gazet słynnych z Harry'ego Pottera. Ścianie i zrobiłyśmy taką całą ścianę z gazetami i super to naprawdę wyglądało. Reszta dekoracji to po prostu wydrukowane z Pinteresta lub innych stron internetowych obrazki, czyli na przykład wszelkie patronusy, roślinki. Różdżki. Zdjęcia po prostu z scen z Harry'ego Pottera lub cytaty z filmu. Maratonu Harry'ego Pottera bez dobrego jedzonka. Królową naszych dań była dynia, którą kochamy i mamy na nią totalną fazę, więc wyszukałyśmy sobie w internecie fajne przepisy kojarzące się z Harry'em Potterem. Teraz przedstawimy Wam kilka pomysłów dań, które my zrobiłyśmy sobie, ale to oczywiście zależy od Was, co sobie wybierzecie, bo w internecie jest masa przepisów, które możecie wykorzystać. Z takich dań obiadowych mega polecamy zrobić sobie mac and cheese dyniowe. Fenomenalne i na pewno jeszcze powtórzymy je. Na przekąskę zrobiłyśmy sobie grzanki z dynią, serem i rukolą, polane sosem imbirowo-pomarańczowym. Zrobiłyśmy sobie babeczki dyniowe. Dynia też tutaj musiała być wykorzystana, tym razem na słodko. Wyszły bardzo pyszne, no i przede wszystkim zdrowe. Drugim deserem jabłka w karmelu. Nigdy czegoś takiego nie robiłyśmy, to był nasz pierwszy raz, ale wyszły też bardzo pyszne, no i w ogóle fajnie wyglądały, wiecie. Jabłuszka też nam się w sumie kojarzył mega z jesienią i karmel. My osobiście uwielbiamy wszystko, co jest karmelowe, więc idealne połączenie. Wiecie, zrobiłyśmy sobie kakao z piankami. Kremowe, które totalnie kojarzy nam się z Harry'em Potterem. Nasze
wersję alkoholową z piwem miodowym. Do środka dodałyśmy krówki, które dodały wspaniałego smaku i było naprawdę pyszne. Na koniec przejdźmy do dekoracji stołu, żeby wszystko się ładnie ze sobą komponowało. Postawiłyśmy super jesienne kubeczki, świeczuszki, lampiony dyniowe z duszkami, Funko Popy z Harry'ego Pottera, czyli takie figurki, które też nadawały mega klimaciku. Dziękujemy Wam bardzo za oglądanie. Zapraszamy Was koniecznie na naszego Instagrama, który macie podlinkowany poniżej. Jeżeli filmik Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie nasz kanał. Będzie nam bardzo miło. Pa, pa, kurczaczki!